Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Maroko Bragie, a wy teraz zobaczycie sobie kolejną, dalszą kontynuację mojego speedruna na NG+, z gry Sekiro Shadow Dies Twice na nowym poziomie trudności. Ja to nazwałem Amulet Mode, nie wiem jak to jest po angielsku, ale to jest taki typowy, nowy, naprawdę świeży poziom trudności, który się pojawia, która możliwość tego poziomu pojawia się wtedy, kiedy rozpoczniemy właśnie NG+. Czy gdzie to się teraz szło? Tak, w maszynie, okej. Pęknijmy sobie tutaj. Podsłuchać nie. Scotty, wioska Mibu, kierunek. Wioska Mibu. A mogę się dostać do świątyni Senpou? Bo teraz to jest moim celem. Ale kurczę, przecież tam już byłem. Daj nasiono tykwy. Nie mam nasion tykwy. Kurczę, teraz dostałem... Normalnie mam w głowie aż... Ciemność, nie wiem kurwa gdzie. A oglądałem parę razy jak dojść teraz do tego, po tym momencie do Senpou. Ale teraz kurwa normalnie dziura w głowie. Jest tam ten gnojek. Scotty, to sorry, nie wiedziałem. Nie, byłem tam, bo pokonaliśmy tam tą mniszkę do Senpou. Tak jest mój cel, ale nie wiem jak. Jak dostać się tam szybko teraz? A oglądałem, kurczę, drogę. Ale mam teraz... No bo wiecie, mam dziurę w głowie teraz. A już wiem! Już wiem, dobra. Przypomniało mi się. Dobra, nie ma czasu. Dobra, przypomniało mi się. Przypomniało mi się, słuchajcie. Tak, ciekawe, czemu mam blokowane to ognisko. Boczynek. Podróż powinno być. Nie, tu nie. By to było opuszczone lochy. Tak, to tu było. Zadbał w Ashinie zamek kupiec. Przenieś się. Ashinie, ale gdzie ten kupiec? Płyniesz później windą i jesteś. Tak, tak, tak. Już sobie przypomniałem. Już sobie przypomniałem. Chyba, czekajcie, muszę się chyba tutaj. Nie, to nie tu. Kurwa, tylko jak do tego kupca dojść? Nie, bo to nie jest w tym miejscu. Tak, tak, płyń później. A, dobra, to czytałem. Czekajcie, bo tu było takie specjalne ognisko, ale je chyba nie odblokowałem. Też nie to. Winy waszej, nie, nie. Kurczę, jak mam tam dojść do tego ogniska teraz? Olewka. Tak się gdzieś dochodziło? Nie, to gdzieś było w zamku. Maszynie. Już wiem. Dobra. Jednak... Starość może nie radość, ale przypomniało mi się. Tam, gdzie był ten grubas z dzwonem. Tak, tam było, zanim było ognisko. To tak, ta sobie przypomnij. To startowe w zamku prawo. Poczekaj, nie wiem czy to tam nie było. Sorry, w lewo. Czekaj, 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 czekaj. Czyli tu. Cyk. Naraz para. Dokładnie. O to mi chodziło? No nie wierzę, no psiary! Ociusz na smarkańcu. Dobra, jak mnie rzaźnił. Dobra, weźmy sobie odpoczyjmy. Dobrze. Dokładnie. Czyli teraz naszym celem jest Senpou. Okej.
Ale tak, przydałoby się to odekwipować, weź sobie granulkę, na razie to będzie wszystko. Tam jeszcze sobie zobaczę, czy jest jakiś item. Coś ciekawego tutaj mamy. Ciężka sakwa, może się przydać. Dobra, ciśniemy. Tak, i tutaj można było do St. Paul. Okej. W tym razie ogień. Dobra, to jest tymi ojej! Jak ja to zjebałem, a z drugiej strony zitamy fajne. Olej. Olej to wszystko. A z drugiej strony tutaj sobie możemy wejść. I sobie przybiegniemy. Dobra, olać sprawę. Odblokujmy sobie to ognisko, chyba że znowu mnie dojedzie. Jakiś typ, ale na szczęście nie. Dobra. W takim razie tak, tutaj coś ciekawego. Żelazny. Dobra, i płyniemy rybym, jakieś zauważyły. Dobra, tutaj nawet mnie chłopaki nie interesują. Dobra, na arka. Nie. Tam namierzanie przeciwników też mnie to rzaźni. Oj. A ty żeś kto? Dobra, dawaj. Przylezie to jakaś franca? Nie powinna. Mają takie trójkąty, także że wiedzą, że są zaalarmowani, a raczej nie wiedzą o mojej obecności. Bardzo mnie to cieszy w takim razie. Weźmy sobie może petardy. Na wszelki wielki. No, chcę zjechać. Dobra, cyk. Oczywiście żadne questy, żadne jakieś znajdźki, żadni przeciwnicy. St. Paul mnie nie interesują. Musimy tylko szybko przerznąć przez tą lokację. Nie, tylko jedna rzecz mnie interesuje. Mianowicie karp. Karp skarpów w tym stylu. Chociaż jedną muskę potrzebuję. Ale wiem, gdzie to zrobić tak na szybko. Dobra, już przestań do mnie cisnąć, nie mam czasu. Dobra, znaleziono posążek, narka. Świątynia St. Paul. Tak sobie przypomniałem, że tutaj jest jeszcze ten dzwon, który zwiększa poziom trudności, ale już nie będziemy szaleć, już i tak jest ciężko. Z drugiej strony nie pamiętam, gdzie ten dzwon był. Gdzieś tutaj, ale... To już w ogóle by się obijało już o totalne schizę i masochizm. Ja naprawdę nie mam czasu na ogrywanie Sekiro. Czeka Devil May Cry. Z tej strony tam też się dzieje. Nie! Naprawdę! Bufują się gnojki. Myślę, że będę się z nimi bawił. Poszukanego. Dobra, cukierek Ako. Oj, przyda się! Tylko grasz perka z małpami. Scotty. Nic innego na razie mi nie pozostało. Dobra, na razie frajerzy. Potrzebujemy ostrza nieśmiertelności od Bożego Dziecka. Także dlatego... Dlatego tutaj zmierzam do St. Paul, bo to mi jest potrzebne do tego ostatniego zakończenia. Dobra, babcia, nie interesuje mnie nic. Co masz mi do powiedzenia? Dobra, daj se siana. Daj se cwaniaku siana. Okej. Cyk, tutaj teraz. Kurwa, ten ze zbroją jeszcze tutaj będzie, o Jezus. Też będzie zabawa, jeszcze na tym poziomie trudności. Ciekawe, jak go pokonam. Peter A. Czeka Devil i Days Gone. Widzę, Peter A., że naprawdę wymagasz ode mnie Days Gone. Kto wie, jak będę miał przynajmniej jednego oglądającego, który będzie cały czas na live'ie, a już i tak jesteś cały czas na live'ie, to może rozegramy Days Gone, bo widzę, że cały czas mnie prosisz o tę grę. Znaczy prosisz, cały czas wypominasz mi, że w Days Gone nie gram. Z tymi kosami trzeba było powalczyć, oni są AC. Aha. Dla mnie tutaj nic nie jest AC. Jeszcze w kurwu się na ten nabawię, a już i tak będę miał w kurw. No właśnie, choćby z tym przydepasem. Ojej.
No nie, naprawdę. Ja tam miałem iść chyba, czy nie? Ja pierdolę. No właśnie, to co mówiłem, nie? To co mówiłem. O Jezus. Ale przez chwilę się zgubiłem. Bo miałem iść do tego... O, esencja moro. Miałem iść do tego ze zbroi, a... Idę spać, Rafik. Dobranoc. Trzymaj się. Miło, że wpadłeś do mnie. Wszystkiego dobrego i do następnego. Może widzimy się u live'a, na następnym live'ie u tego, u Witka. Trzymaj się, na razie. I Scotty. To żart oczywiście był. No, jak dla mnie na pewno, bo ja nie miałbym z nim szans. Znaczy z nim, znaczy wkurwialiby mnie, już i tak wkurwiały mnie te zasrane grzyby. Gnypki zasrane. No właśnie. No nie! Ja pierdolę. Nie wiem, czy nie łatwiej nie będzie mi go załatwić. Weź się wylecz, bo zaraz mnie kurwica strzeli. No nie! Jak mnie wkurwiają te... Te łapanie się o te ściany. Nie ma tu jakiegoś łatwego przejścia. O! Chociażby... Tutaj. No. Jedną tylko straciłem. A idź pan. Dobra, pan ze zbroją. Może wyleczmy się tymi granulkami. Wezmę sobie cukierka do postury. Spróbujemy sobie z nim zawalczyć. No musimy z nim zawalczyć, bo nie przejdę dalej. Nie przejdę dalej. Później po gościu zbroi będą małpy z parawanu. I byśmy mieli praktycznie już wszystko do dojścia do ojca tego. Ojca Sowy. Wujka Sowy. I ten... I rozpoczęcie ostatniego już finałowego, czwartego zakończenia. Dobra, ale ten gościu też nie będzie łatwy. Scotty. Robert! Dokładnie. Dokładnie, Roberciu. Dobra, ciśniemy. Nie, nie będę się bawił pierdołami. Siemaniu! Jak żyjemy? Ja pierdolę, jak on bije. A podcięcie mogę zrobić? Oj, 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 oj. Nie lubimy charge. Ja! Ma wycofaj. Wylecz się. Źle robię kontry, bo tracę życie. Nie, no czemu kontra nie wyszła? Może mi ktoś powie. Jaki gnój. No, tracę. A, target. Jakim cudem to obroniłem. Kurwa, żaden atak mi nie wchodzi. Znaczy na kontrę. Ale ty mnie wkurwiasz. Nie mam wyczutych ataków z nim. Widzicie? Żaden atak nie wchodzi. Żadna kontra jest nieskuteczna. No właśnie. Co kosztuje mnie stratę życia na tym kochanym poziomie trudności? No znowu, że nie sparowałem. Oj, oj, oj. Tutaj najlepiej ten ostatni sparować. Raz, dwa, trzy. Dobra.
Dawaj, daj! Pa, pa! Dobra, udało nam się. Ale żadna kontra mi nie wchodziła. Ale jebnął. Żadna kontra mi nie wchodziła. W ogóle nie jestem zadowolony z tej walki. W ogóle, ale to w ogóle. No znikaj. Nie ma czasu. Dobra. Odpocznijmy sobie tutaj przy ognisku. Mam coś z symboli ducha? Nie, kurczę. Znaczy hajs, który by mi przydał się do symboli. Nie mam. Dobra, ale tutaj bym sobie... Dobra, mam. Mam zadymę, nic, co, okej. Okay. Dobra, i tutaj by mnie interesowały te karpie, które tam są. Bo mi brakuje tej jednej maski. Mam sobie poza nagraniem weszę do jednego sprzedawcy w tym. W tamtym wspomnieniu. O, jednej tylko mi brakowało, żeby sobie kupić tamtą maskę. Chciałbym zobaczyć, jak, na czym polegają te wzmacnianie siły poprzez punkty doświadczenia. No tak, żeby ja jeszcze pamiętał, jak tu się leci na speedzie. Może sobie zapamiętam. Może się jakoś damy radę. Czekajcie, jak to szło, bo tu jest trochę skomplikowane. Bo tutaj muszę iść, pamiętam, na tą skałę. Ja, tam miałem linkę do wykorzystania. I ten grzyb tu nie wlazł. No dajesz, czemu nie mogę? Teraz mogę przeskoczyć? Mogę. Okej, pamiętam, że tutaj musieliśmy wejść. Dobra, teraz tam na dach. Dobra, ciśnij! Dobra, i teraz tutaj. Nie, z panikami szkoda mi się bawić! No, przestań się bić z łysolami! O, o, jeszcze drugi na doczepkę się wjebał. Ej, czemu ja się nie wyleczyłem? Teraz mnie możesz smoknąć, bo w czasie animacji możesz mi gówno zrobić. A! Pognieciłeś się? Tylko tutaj musimy uważać, bo oni tu będą strzelać. Jakiegoś gówna. Dobra, odpoczynek. Szybko. Dobra, teraz małpy sparowano, ale małpy sparowano też mnie tak drzaźnią. Powiem wam szczerze. Także tak, ja bym sobie... Ale nie, coś mi się tutaj może jeszcze przydać w tym... tutaj w tym miejscu. Poczekajmy chwilę, bo tutaj był chyba posążek Jizo do wskrzeszenia. On mi się tu może przydać. Żebym ja jeszcze spamiętał, gdzie to było. A, tu mamy... Kropla smoczej krwi, a niech se będzie. Gdzieś był ten posążek, znaczy ten posążek Jizo, dobrze mówię. Mu się tu może naprawdę przydać, bo ja naprawdę nie wiem, jacy są ukryci bossowie na tym czwartym zakończeniu, a wiem, że są. I to może mi się przydać, zwłaszcza, że mam tylko jeden ten posążek. Scotty, kropla jest. Nie, posążek też jest. Tam ci głowę, że jest, bo ja go zbierałem. On musi gdzieś być tutaj. Jest. Dobra. O! Dobra. O to mi chodziło. Nic więcej tutaj nie potrzebuję. Trzeba sobie... Odpoczniemy. I teraz tak. Małpy sparowano. Na małpy sparowano. Proszę ja was. Nie. Tutaj nawet granulki mi nie są potrzebne, bo to nie jest jakaś typowa walka. Że walka. Typowe takie na spryt. Ja bym wziął ten cukierek do maskowania, ale nie mam oczywiście, musiałem zmarnować. Dobrze, że mam tu wyduchowienie, ale to mało tu krótko trwa. Powiem szczerze, nie ma ktoś do sprzedaży tych cukierków? Muszę sprawdzić, bo to wyduchowienie fajnie, zużywamy punkty ducha, których i tak mam mało. Ale minus jest taki, że to trwa krótko niż jakbyśmy użyli cukierka. Może ten sprzedawca... Gdzie on tu był? Nie. Nie. Ten może by miał. Byśmy sobie kupili. Tyle samo trwa.
Na pewno? No zaraz przetestujemy z drugiej strony. Mój tak małpy sparowane muszę bez tych cukierków, bez takiej ale niewidzialności drobnej, to nie pokonamy. Tłustej trwa tylko na atak obronny i tym podobne. Mówisz? I tak nie ma tego cukierka. Dobra. Pierduję to. Chyba, że byśmy sobie może posprzedawali i kupili sobie symbole ducha, nie? Choć i tak mam tak mało tych rzeczy do ulepszeń. Weźmy po 10. Tu mogę z 30 sprzedać. Tam z 20. Tego tutaj jeszcze mam dużo. Chyba weźmy jeszcze 10. Dobra. Weźmy sobie może jeszcze jakąś stakwę. Okej. Okay. Dobra, musimy z tego wyduchowienia korzystać, bo innej opcji nie ma. Kup. Nie, to nie u ciebie. To nie u ciebie, to już tylko na przyposążku. Kup symbole ducha. Dobra, to jest całkiem nieźle. Dobra, podróż. Świątynia Senpou. Główna sala. Musimy pokonać małpy sparowaną, żeby dostać możliwości tego. Dostać możliwość ostrzeń śmiertelności, bo ja mówię nieśmiertelności. I wtedy do wujka Sowy prosta droga i do ostatniego tego finałowego zakończenia. Także bardzo mnie to cieszy. Jedna minuta trwa znikanie obojętnie która. Dobra, żebym ja jeszcze. Czekaj. Żebym jeszcze tutaj żeby nie zapomniał wyekwipować tego. Duchowienie, dobra. Gdzie to była ta sala? Chyba tam. Proszę się o wpierdol. Okej, tu jest ten dzwonek. Okej, filmiku wam nie będę pokazywał. Wszyscy widzieli. Dobra. Jedną szmaciarę mam z głowy. Też. Trzecią też. Czwartą będzie problem. Zróbmy tak. Tutaj. Ona mi już spierdoli tak i tak. Widzicie? Otworzymy sobie tutaj to przejście. Ja nie widziałem filmiku Scotty. Ojej. Dobra, to jeszcze może, jeżeli przerwę, to ci pokażę. Na te chujowe małpy muszę uważać. Dobra, teraz tak. Tyk. Cyk, cyk, cyk. Chyba, gdzie jest ten małpi wujek? Dobra, do widzenia. Nara. Okej. Okay. Żart przecież, już kilka razy przechodziłem grę. Widzisz, ze mną po późnych porach to tak ciężko, żarty nie wchodzą, przecież mówię. Ale i tak nie miałbym ci jak pokazać tego. Dobra, wszyscy już widzieliśmy ten filmik. Pięknie, jestem coraz bliżej ukończenia tego, pokazania wam tego czwartego zakończenia. Jak ja się z tego powodu cieszę. A tak, powiem wam szczerze, z takim bólem serca dzisiaj siedziałem do tego, zsiadałem do tego streama. Ja sobie pomyślałem o tym Gechiro, jak on mi dał w pierdol. Ostatnio rzecz mi się spalił ten zasilacz w monitorze. Przy monitorze, to po prostu aż mi się niedobrze robiło. Dobra, zwiększyły ataku. No to powodzenia, bo wiem, co cię czeka. Aha.
Ojeju. No to pięknie. Pięknie, dobra. Ja sobie przy okazji wezmę ryż. Tak. Okej. A tą scenę sobie obejrzyjmy. A co? Podoba mi się ta scena. Trochę odsapnę, bo trochę na pełnym hardzie teraz lecimy. I małpa, i Robert. Małpę z parawanu. Na szybko. Także trochę muszę odsapnąć. Po prostu, niechcący. To teraz sobie jeszcze na spokojnie się zastanowię, co mam zrobić. Zostaje tylko iść na dach. Do ojca. To wszystko. I tam będzie zabawa. Ostrze śmiertelności. Dobycie śmiertelności. Okej. Cały czas szedłem na tym speedrunie, ale tak dostałem wpierdol od tego Genishiro, że żadnego punktu doświadczenia nie zdobyłem. Żadnego. A, idź pan. Dobra. Odpoczęliśmy trochę, teraz ciśniemy na pewnym, na pełnej. Jeszcze bym ryż poprosił od ciebie. O, właśnie. Zobacz, co im jeszcze powiesz? Poprosisz, nie, dobra. Sayonara. No okej. Teraz co? Cyk. Podróż. No, zamek już się zablokował. W Ashinie. Teraz musimy cisnąć tutaj. A nie, nie damy rady też tutaj przejść. To jak ja tutaj muszę przejść najlepiej? Tą stroną? Tutaj też nie przejdziemy, czy przejdziemy? Chyba tutaj będziemy musieli przejść. Na dachu będzie Dancing with the Stars. O kurwa. Serio? Ojej. Ale wiesz, cieszy mnie to, że jeszcze jest taka niepewność. Niby grę przechodzę w takim... Staram się w 100% ją przejść. Ale nadal, niby zobaczyłem te trzy zakończenia, ale nadal jest ta niepewność. Co, gdzie i nas czeka. Ej, tutaj nie przejdę. Tak ja mam to ogarnąć. A że tam po prostu będziemy musieli jakoś przejść. Tak się zastanawiam, jak tutaj, jak tam przejść dalej. Bo kupca, do kupca z zamku start. Umieć z zamku. Czekaj, Scotty, czekaj, bo ja znowu mam dziurę w głowie. Kupca w zamku start. Czekaj, o którego kupca ci chodzi? W zamku. O, faktycznie. Chyba masz rację. Ale on jest niedostępny. Chyba, że tutaj dojdziemy. Tutaj powinniśmy dojść. Teraz tą drugą stronę. Jak dobrze pamiętasz. Jak dobrze pamiętam. Może tutaj w drugą mańkę. Nie wiem, czy dobrze pamiętam. Tak, tutaj. Tutaj powinniśmy sobie odblokować. Jak mu cholerę to wziąłem, ale dobra. Okej. A przejść tutaj. Nara, panowie, nie mam czasu na smenty. Okej, dobra, już sobie z automatu to odblokujemy. Tak, mogę? A, to było dostępne. Dobra, to zjebałem. A nie mam symboli ducha, dobra. Nie wystarczyło przewinąć, ale stąd tej... Nie, no nie, dobra, tutaj stąd też dojdę. No tak, tutaj widzę, że popełniłem błąd, bo widać, że to ognisko było dostępne, nie? Bo ja zjebałem.
Dobra, tylko żebym ja teraz pamiętał, jak tutaj przejść. Czekajcie, jak tu było najlepiej? A tutaj muszę przejść. Nara, frajerze, nie mam czasu. A teraz tutaj. Cyk. Teraz tu. Kierek, dobra. Nurkuj. A! Połaszczę się o jakąś łuskę. Jest to, za jedną łuskę mogę mieć boską trawę, a to może mi się przydać na ten Dance in the Stars. Na tym, na dachu. Bo już coraz bliżej. Coraz bliżej tej niewiadomej, co nas czeka przy czwartym zakończeniu. Tutaj mamy. Byłom żelazny. Balon mienia mibu. Na pewno będzie ten pedał. Nie chcę mi się z nim walczyć. Nie, nie. Uskoczy zaraz. Nie, może ja będę musiał z nim walczyć, bo kurwicy dostanę. Ej. Może odblokujmy sobie ten posążek, który tutaj jest, co? Na wszelki wielki. Dobra, ten już był zablokowany. Odpoczynek. Ktoś mordę wydzierał, chyba ci ze straży waszy, nie? Takie cwaniaki były, im wyszło. Dobra, i teraz ciśniemy na górę. No dawaj! Okej. Tak. Dobra. Najpierw sobie odblokujmy to ognisko tutaj na dole. Jak dobrze pamiętam, gdzie to jest. A tutaj. Nie! Jaki to był żart! Jaki to był fuks! Okej. Okay. Ale jestem ciekaw. W ogóle nie, to już powinienem streama kończyć, bo jestem do roboty na 5:30. Ale jeszcze nie mogę doczekać, chociaż zobaczyć, co tam będzie. Bo już nie mam, słuchajcie, nerw na walki. Jeżeli coś mam będzie czekać, to spróbuję może jedno podejście i pieprzę to. Ale tutaj byśmy może podblokowali. Ale tutaj jest kurwa ta elita Ashayna, ona mi nie jest potrzebna do szczęścia. No na cholera mi ona jest potrzebna tutaj. Tracę tylko kolejne symbole ducha. Także...